Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiona Maryja, u Twego Syna, Gospodina, Matko. Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Te słowa apelu Jasnogórskiego roznoszą się od kilku pokoleń w naszej ojczyźnie. Docierają do wszystkich umysłów ludzi ochrzczonych, ale również i tych, którzy jeszcze nie odkryli wiary katolickiej, a przede wszystkim nie odkryli Maryjo Ciebie. I dzisiaj mamy taki stan umysłów, że z jednej strony są bardzo pobożni, szlachetni, ci, którzy realizują wezwania od czasów kardynała Stefana Wyszyńskiego, przekazują je następnym pokoleniom, ale również jest ogromna rzesza tych, którzy czekają na ewangelizację, którzy nas, po prostu katolików,
nie rozumieją. Dzisiaj przychodzimy jako rzemiosło polskie w ten przepiękny dzień świętych apostołów Piotra i Pawła. Można powiedzieć, Maryjo, że dzisiaj w ten wieczór wraz z nimi jesteś obecna pośród nas, pośród wszystkich kościołów i kaplic naszej ojczyzny od ponad 1000 lat. Bo na fundamencie apostołów Piotra i Pawła zbudowany jest nasz Kościół w ojczyźnie, w Polsce, na tych ziemiach, które przynależą dzisiaj do państwowości współczesnej, ale również i na tych ziemiach, które przez wieki doświadczaliśmy, budując więź Rzeczypospolitej. I wszędzie tam byli rzemieślnicy. Wszędzie miasteczka i wioski, stolice nasze były budowane i kształtowane przez rzemieślników. Dzisiaj jakby stoimy z boku, patrząc, może trochę niedowartościowani, a jednocześnie zafascynowani współczesnością, współczesną technologią, nowymi zawodami, które niesie cywilizacja materialna, ale i trochę zagubieni. Trzeba wrócić, Maryjo, do miłości nazaretańskiej, właśnie takiej, która w ideale życia rodziny chrześcijańskiej jest wprost właśnie z Nazaretu. Od Ciebie, od Józefa i z błogosławieństwem Jezusa. Chcemy więc prosić dzisiaj dla polskiego rzemiosła, którym przewodzi w tej 43. pielgrzymce, gdzie pod hasłem z Maryją we wspólnocie Kościoła gromadzą się rzemieślnicy z całej naszej ojczyzny, i młodzi, i starzy, wypracowani, i ci, którzy dopiero co projektują swój rzemieślniczy szlak. Ich wszystkich, Maryjo, powierzamy Twojej opiece i prosimy, abyś błogosławiła im. Bo wiemy, że bez Bożego błogosławieństwa nic nie zrealizuje się w naszej ojczyźnie na trwałe. I dlatego potrzeba tej pięknej wspólnoty Polaków ochrzczonych, którzy mają swoją godność, którzy umieją dbać o to, co wspólne, żeby nas nie rozdziobały kruki i wrony, jak mówił kiedyś Stefan Żeromski. Prosimy więc, Maryjo, w ten wieczór czerwcowy, w Wigilię pielgrzymki rzemiosła, o Twoje błogosławieństwo i o Twoje wsparcie u Twego Syna Jezusa. Najświętsza Maryjo, Matko Boska, stojąc przed Twoim cudownym obrazem na Jasnej Górze, my, polscy rzemieślnicy, składamy Ci najserdeczniejsze podziękowania. W Twoje matczyne ręce składamy wszystkie nasze radości, trudności, sukcesy i wyzwania, które napotykamy na naszej drodze. Dziękujemy Ci, Maryjo, za nieustanną opiekę i wsparcie, które odczuwamy jako rzemieślnicy każdego dnia. Matko Boża, dziękujemy Ci za opiekę nad naszymi rodzinami i zakładami pracy. Twoje błogosławieństwo sprawia, że możemy z ufnością podejmować codzienne obowiązki.
wiedząc, że jesteś przy nas w każdym momencie. Dziękujemy za zdrowie, za siłę i wytrwałość, które zsyłasz nam, abyśmy mogli kontynuować nasze rzemieślnicze dzieło. Matko Boża, dziękujemy Ci za dary talentu i umiejętności. To dzięki Twojej łasce możemy doskonalić się w naszej pracy, rozwijać nasze zdolności i tworzyć piękne oraz użyteczne przedmioty. Każdy sukces, każda zadowolona osoba, która korzysta z naszych usług, jest owocem Twojej opieki i inspiracji. Matko Boża, dziękujemy Ci za wspólnotę rzemieślników, której jesteśmy częścią. Dziękujemy za solidarność i wsparcie, które znajdujemy wśród naszych współpracowników. Twoja obecność jednoczy nas i umacnia w dążeniu do wspólnego dobra. Matko Boża, dziękujemy Ci za możliwość przekazywania tradycji i wartości młodemu pokoleniowi. Dzięki Twojemu przewodnictwu możemy uczyć nowych adeptów sztuki rzemiosła, dzielić się naszymi doświadczeniami i zachęcać ich do kontynuowania naszej pracy z pasją i oddaniem. Matko Boża, prosimy Cię o dalsze błogosławieństwo dla naszych rodzin, warsztatów rzemieślniczych i miejsc pracy. Czuwaj nad nami, abyśmy mogli z radością i wiarą podejmować codzienne obowiązki. Pomóż nam pokonywać wszelkie trudności, jakie napotykamy na naszej drodze i spraw, abyśmy zawsze odczuwali Twoją obecność. Matko Boża, prosimy Cię o zdrowie, siłę i wytrwałość w naszych codziennych działaniach. Prosimy, abyś otaczała opieką każdego rzemieślnika, wspierała go w trudnej pracy fizycznej i mentalnej oraz obdarzała niezbędnymi łaskami do kontynuowania swojej działalności. Matko Boża, prosimy Cię o umiejętność rozwijania naszych talentów i adaptacji do nowych wyzwań. Pomóż nam, Maryjo, abyśmy byli otwarci na naukę i nowe technologie, które mogą wzbogacić nasze rzemiosło. Spraw, abyśmy potrafili łączyć tradycję z nowoczesnością, zachowując jednocześnie wartość i etykę, które są fundamentem naszej pracy rzemieślniczej. Matko Boża, prosimy Cię o pokój i zgodę w naszych społecznościach. Prosimy Cię o pokój i zgodę w naszych społecznościach i miejscach pracy. Niech Twoja matczyna miłość rozprasza wszelkie nieporozumienia i spory. Naucz nas współpracy, wzajemnego szacunku i zrozumienia, aby nasze środowiska były miejscami harmonii i wspólnego dążenia do dobra. Matko Boża, prosimy Cię o mądrość i serce do przekazywania naszego rzemiosła przyszłym pokoleniom. Prosimy, abyś wspierała nas w roli nauczycieli i mentorów, abyśmy potrafili z pasją i troską uczyć młodszych naszych umiejętności, a także przekazywać im wartości i tradycje, które stanowią istotę naszego polskiego rzemiosła. Matko Boża, prosimy Cię o wiarę i nadzieję w chwilach trudnych i zwątpienia. Matko Boża, bądź naszym światłem w mrokach codziennych zmagań. Dodawaj nam odwagi i siły, abyśmy mogli stawiać czoła każdemu wyzwaniu z nadzieją i wiarą w Twoje wsparcie. Najświętsza Pani, chylimy przed Tobą głowy i sztandary. Z całego serca prosimy, abyś nadal była z nami, prowadząc nasze kroki w każdym momencie naszego życia zawodowego i osobistego. Niech Twoja obecność i opieka towarzyszą nam we wszystkich działaniach, a Twoja matczyne serce zawsze czuwa nad nami. Dziękujemy Ci za wszystkie łaski, którymi nam obdarzasz i z ufnością zawierzamy Ci naszą rzemieślniczą przyszłość. Matko Boża, módl się za nami. Dzisiejsze rozważania apelowe poprowadził ksiądz Krzysztof Rusiecki, krajowy duszpasterz rzemiosła polskiego. Dziękujemy za to rozważanie. Tak jak słyszeliśmy, dzisiejszym apelem jasnogórskim rozpoczyna się doroczna pielgrzymka rzemiosła polskiego. Wśród nas obecne są już poszczególne delegacje różnych cechów rzemieślniczych.
z takich miejscowości jak Kartuzy, Gdynia, Gdańsk, Stargard Gdański, Wejherowo, z Łukowa, z Popowa, z Wąsosza Górnego, Łubnic, Babianic i z wielu innych miejsc. Razem Maryjo ze zgromadzonymi tutaj pielgrzymami w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi wszystkimi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu. Jak każdego dnia pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Dziś w sposób szczególny w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła nasze modlitwy biegną do Ciebie, Maryjo, za Ojca Świętego Franciszka, za następcę Świętego Piotra. Polecamy przedstawiciela papieża Franciszka w naszej ojczyźnie, księdza arcybiskupa Antoniego Guido Filipaciego, nuncjusza apostolskiego. Polecamy cały polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski. Polecamy naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława. Prosimy za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem. Polecamy całą jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów. Naszą szczególną modlitwą otaczamy ludzi młodych. Prosimy Cię, Maryjo, byś wypraszała liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Pamiętamy o wszystkich osobach chorych i cierpiących. Naszą modlitwą ogarniamy naszą umiłowaną ojczyznę. Prosimy Cię, Maryjo, za wszystkich rządzących. Prosimy, aby prawo do życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci było respektowane przez prawa wszystkich państw świata. Prosimy Cię, Maryjo, o pokój w Ziemi Świętej, na Ukrainie. Polecamy parafię Dobryszce, w której przebywasz w wizerunku świętego nawiedzenia. Odmawiamy tajemnicę radosną różańca świętego, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża, ludzko, z naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebami naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.